Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową mówi David Snopek. Witam wszystkich w nowym roku. Mam nadzieję, że święta u was były wspaniałe. Wszystko u nas było fajnie. Dzisiaj będę mówił o moich planach na nowy rok i o ważnej decyzji, którą podjąłem kilka tygodni temu. Zeszły rok był bardzo interesujący, bardzo pracowity. Pracowałem więcej niż kiedykolwiek w moim życiu. W pierwszej połowie tego roku mieszkaliśmy u moich rodziców. Nagrywałem nowy filmik tygodniowo. Budowałem stronę BiblioBird. Trochę uczyłem angielskiego przez Skype. Trochę pracowałem na zlecenie jako programista, ale bardzo mało. Jak mieszkaliśmy u moich rodziców, nie było potrzeby. Więc moim głównym zajęciem były BiblioBird i te filmiki. Było bardzo fajnie. To wszystko się zmieniło w czerwcu i w lipcu. W czerwcu przeprowadziliśmy się, przepraszam, z domu moich rodziców do naszego obecnego mieszkania i to znaczyło, że musiałem zarabiać trochę więcej pieniędzy, ale nie było tak źle. Poświęciłem może 10 do 20 godzin tygodniowo na te projekty na zlecenia i resztę miałem dla BiblioBirda. I no, te projekty były całkiem ciekawe. Pracowałem nad stroną, która jest konkurentem do Groupon. Pracowałem nad bardzo innowacyjną aplikacją, która pomaga zespołom w komunikacji ze sobą, ale w bardzo nietradycyjny sposób, bez e-maili, bardziej jak na Facebooku na przykład. I też od końca kwietnia pracowałem trochę na boku z grupą, której celem jest oszczędzenie naszego najcenniejszego naturalnego zasobu wody. I ten projekt bardzo mnie zaciekawił. Oczywiście lubię takie projekty, które chcą polepszyć świat, ale też ze strony technologicznej był bardzo interesujący. Ten program ma do czynienia z ogromną ilością danych. Nie tylko miliony punktów danych, ale miliony nowych punktów danych dziennie. Biliony w całości. Więc około lipca dołączyłem się do tej grupy jak współzałożyciel firmy h2oscore.com. Znaleźliśmy biuro, zatrudniliśmy stażystów, biegaliśmy o inwestycje, firma rozwinęła i odnosiliśmy pewne sukcesy. Ale to zajmowało cały mój czas. To było w lipcu, że praktycznie przestałem nagrywać filmików. Przestałem pracować nad BiblioBirdem. I w grudniu, zaczynając od grudnia, ciężko myślałem, czy naprawdę chcę zrezygnować z BiblioBirda. Bo tak de facto się stało. Nie zdecydowałem tak zrobić, ale po prostu z powodu braku czasu. I no, kocham i H2Oscore, i BiblioBird, ale zdałem sobie sprawę, że jeśli mam czas tylko dla jednego projektu, wybrałbym BiblioBird. A nauka języków obcych jest moją prawdziwą pasją, więc na początku stycznia, kilka tygodni temu, oficjalnie zrezygnowałem z H2Oscore. I oczywiście oni idą dalej. Już od mojego wyjścia kilka dobrych rzeczy zdarzyło się dla nich. Byli w telewizji, byli w gazecie i tak dalej. Ale to znaczy, że ja wrócę do pracy nad BiblioBirdem i do trochę pracy na zlecenia.
I w kolejnych tygodniach i miesiącach będę szukał sposobów na ulepszenie Bibliobirda i na poświęcenie mu więcej mojej uwagi. I to też znaczy, że będę nagrywał więcej filmików. Więc myślę, że rok 2012 będzie nawet lepszy od poprzedniego. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.